Elo, elo. Jesteśmy na Saint-Martin, na wyspie, która należy w połowie do Francji, a w połowie do Holendrów. I właśnie będziemy ją eksplorować. Także zapraszam na odcinek Elo 320. Sambor odwiózł nas na ląd. Wohoho! Teraz musi popłynąć do naszego domku. I idziemy zwiedzać. Dzisiaj będziemy z Marunią w duecie zwiedzali Saint Martin. I musimy ogarnąć, jak tu się transportować. Czy stopem, czy są autobusy. Tego jeszcze nie wiemy, ale się dowiemy. W sumie miejsce, w którym się zatrzymaliśmy, zatrzymowaliśmy, nazywa się Ansel Marcel. I z tego, co tutaj możemy zauważyć z obserwacji, jest tutaj hotelowo bardzo turystycznie. A to, co chcielibyśmy zobaczyć z Markiem, to jest lotnisko przy plaży, które się nazywa, znaczy plaża nazywa się Moha Beach. I zaraz przy niej jest plaża i możemy zobaczyć, jak lądują takie duże samoloty. Tylko że to jest po drugiej stronie wyspy. I teraz musimy przejść przez prawie całe Ansel Marcel, żeby dojść do takiej głównej drogi, która obkręża wyspę. Poprawnie mówię po polsku. No i tam albo stop, albo autobus. I elo. Nie ma lekko. Jest pod górę. A takie widoczki od nas. Uff. Idziemy. Dobrze, trzeba się ruszyć, bo na tym katamaranie to po prostu człowiek jest bez ruchu. Mało się rusza. Trzeba wykorzystywać takie okazje. Wyspę w 2017 roku nawiedził bardzo straszny huragan, który zniszczył bardzo wiele. I po dzień dzisiejszy jeszcze zmagają się z odbudową wszystkiego, co zniszczył ten huragan. A jest gorąco. Jest strasznie gorąco. Już mam całą mokrą bluzeczkę. Cyk, tutaj jeden. O, tam w oddali drugi. I tutaj też zniszczenia jeszcze odbudowane. Ścieżki są konkretne na wyspie. Tak. Ja bym nazwał tą wyspę wyspą motyli. Jest ich tutaj multum. Ale fajna jest trasa. Wow. To jest slow motion, mogłem z tego nagrać. O fuck, stary. Ale klimat. I to nie są animacje. Gdzieś już zaczęliśmy dochodzić do cywilizacji. Ale i tak jeszcze daleka droga przed nami, na koniec wyspy. W sumie wyspa nie jest duża, ale gdyby tylko mieć samochód, to można byłoby zrobić to szybko. A jeżeli się idzie z buta, to za długo, bo od nas, z tej plaży, gdzie wylądowaliśmy, na lotnisko jest 15 km, to jest za dużo z buta. Jedziemy na betoniarze! Tylko że nie jedzie w naszą stronę. Słuchajcie, gościu nas trochę podwiózł, ale no niestety on jedzie w tamtą stronę, a my musimy łapać stopa w tamtą. Mareczku, chodź do supermarketu! Po wodę! Jest tutaj przystanek autobusowy i pani powiedziała nam, że jedzie do Marago, takiej mieściny, która jest stolicą tej francuskiej części, i nie ma w ogóle czasów tutaj u nich na wyspie, nie ma czasu rozkładu jazdy. Dobra, jedziemy. Dawaj, ziomek, wbijaj. Let's go, man. Za niecałe 2 euro, ale i tak daliśmy po 2 euro, dojechaliśmy do Marigot, do stolicy francuskiej części. Idziemy się przejść tam w stronę portu i z powrotem wracamy, bo tutaj mamy instrukcję, jak dostać się na lotnisko, na plażę Moha. I tamto miejsce chyba jest najbardziej wyczekiwanym miejscem, do którego zmierzamy.
Mamy nadzieję, że uda nam się zrobić fajne zdjęcie albo nagrać właśnie jakiś startujący lub lądujący samolot. Na razie eksploracja tutejszego klimatu miasteczkowego. W ogóle na całej wyspie mieszka 80 tysięcy osób chyba, bodajże. Nie jest to duża wyspa. Także ruch jest tutaj dosyć spory. Nie? Potwierdzam. Przyjemne miasteczko, aczkolwiek czy jest w nim coś, czego nie ma w innych miastach? Nie sądzę. Idziemy w stronę portu popatrzeć na jachty. Na jachty idziemy popatrzeć. Marina Fort Louis, o! Także klimat portowy jak najbardziej spoko. Idziemy zobaczyć, jakie są tutaj jachty, czym tu ludzie sobie przypływają. I widać, że trochę pieniążków mają. Nic tu się nie dzieje. Nie ma tutaj nic specjalnego w mieście Marigot. Można coś zjeść. Jest jakiś shopping mall. Można pójść na zakupy. I tak to sobie tu wygląda. Ceny z dupy. No 28 euro, 12 euro za jakiegoś snacka, hamburgera. Takie ceny. A właśnie. Mają nawet targ lokalny, nie za duży. Ale nie chce mi się chodzić po takich targach. Skręcamy w lewiznę i idziemy na autobus. Albert Fleming. Coś mi to mówi, ale nie wiem, nie znam gościa. Nie mogę znaleźć informacji na temat Alberta Fleminga, bo wynajduje mi jakiegoś białasa. Ale z tego, co tam po prostu, któryśmy wykminili, no to miał coś wspólnego z rewolucją. Coś tam. Jak ma swój pomnik tutaj na wyspie, to znaczy, że przyczynił się tutaj pewnie w jakichś ważnych kwestiach. Trafiliśmy bardzo tanie żarcie. Kuczak z frytkami za 7 euro, burger z frytkami 7 euro. To jest naprawdę dobra cena. Hey man. No, wygląda tak, że można się tym najeść. Smacznego, kolego. Musimy podjechać kolejnym autobusem. Adam, kawałek dosłownie na skrzyżowanie i tam przeciąć się w kolejny autobus, żeby dojechać do Maho plaży. Widzicie, guess, wysiedliśmy już niedaleko. Tu jest ostatnia prosta. Tam w sumie jest jakiś autobusik, minibus. O, dobra, ty, woła nas, chodź! I szybka akcja. Wiecie co, zauważyłem, wszyscy tu zajebiście mówią po angielsku, po francusku i po hiszpańsku. Naprawdę. I tyk, za tymi murami jest lotnisko, a tam już jest plaża. Ale to wszystko zaraz zobaczycie. Z plaża wszyscy czekają. A tam jest płyta lotniskowa. Ale akcja. Widziałem to lotnisko chyba kiedyś, jak oglądałem statek, jakiś film dokumentalny. Ale będzie super. Zobaczcie, trafiliśmy samolot. Czekamy tutaj niecałe 5 minut i leci jakiś. O kurde! Chyba się rozbije. I ląduje, ale to był mały, nie? Mały. Zobaczcie, leci teraz. Wow, teraz leci duży. Dobry wariat leci. O kurde ty! O! Dobre! O shit! O shit, oh motherfucker! Ty, to było dobre! Leci świrus, teraz chyba leci duży. Duży samolot teraz leci chyba. Leci byk wielki.
patrzcie na to, co tu się będzie zaraz działo. Wow, fuck! Ale wariat! Yeah! To było dobre! To było dobre! Mega akcja, generalnie w ogóle najlepszą fazą jest start, kiedy samochód ustawia się tutaj i odpala turbo, wiecie, ten odrzut, że wszyscy łapią siatki, ale jedziemy teraz do Pilensbergu, o ile dobrze mówię, zobaczyć co tam jest i postaramy się tutaj wrócić na 16.45, bo właśnie o 16.45 odlatuje nasz Boeing 737. Tak. Jesteśmy. Tutaj jest fajnie, bo jak jechaliśmy, to właśnie dużo górek jest, takich tam, jedna tam, trzecia tam, tylko teraz nie widać. No, to chwilę się tutaj pokręcimy, zobaczymy plażę w tym mieście, podobno jest fajna. I wracamy się na lotnisko, bo o 16.45 odlatuje samolot i chcę nagrać ten cały odrzut, który tam towarzyszy wtedy. O, tutaj można zobaczyć, jak to sobie wygląda wszystko. To miasto jest ładniejsze, tak mi się wydaje. Jesteśmy w mieście i idziemy na plażę. I w ogóle tutaj do Pilensberga, do portu, przypływają bardzo duże wycieczkowce, które pewnie będziemy mogli zobaczyć z plaży. No i w tym mieście jest fajna plaża. I cykes. Jakaś tam uliczka po drodze nagrana. I jest plaża. Leżę, leżę. Co on tu gwizda? Nie ma co robić, tylko gwizda. I jesteśmy na plaży. Plaża naprawdę spoko jest. I to mi się podoba. I tutaj wzdłuż plaży macie wszędzie restauracje. Tak, zdecydowanie to miasto jest najlepszym miastem, do którego można trafić. Bo tutaj też pewnie najwięcej turystów przyjeżdża. Zobaczcie sobie na ten wycieczkowiec, który tam zaparkował. A widzieliśmy jeszcze większe wycieczkowce niż ten tutaj. No to idziemy jeszcze ją przejść w jedną stronę, w drugą i zawijamy. O, tu też jest druga część plaży. Spoko. Wszystko tutaj wygląda spoko. O, ty, elegancko. Nie, naprawdę podoba mi się tutaj. Tu mi się podoba bardzo. Tak, tak. Zobaczcie, co to jest jeszcze. To jest właśnie mapa. I my jesteśmy tutaj, w tym miejscu. O, ten czypelek. Mega, mega. Superancko. I cyka, tak wygląda. To jakby w drugiej linii od brzegu. A dużo sklepów takich dosyć fancy, o, jak widać. No tutaj moglibyśmy spędzić swoją nockę, tu by można było wyjść do restauracji wieczorem. Cokolwiek tam, gdzie zasumowaliśmy, raczej nie ma takich możliwości jak tutaj. Kozaczek, klimacik. Muszę powiedzieć, że jestem naprawdę zauroczony miastem Pilensberg, Philipsberg. Muszę się bardziej przekładać do nauki tych nazw. Wyszliśmy z tej bramy i normalnie prawie przejechałby tak jakby nas autobus, który jedzie do Macho, więc mamy farcisza niezłego, ciśniemy tam. No i naprawdę cacy dzień. Jesteśmy z powrotem i będziemy tutaj czekali, aż jakiś duży samolot odleci. Podobno ma być tu za 15 minut.
słońce zachodzi, także nawet będzie to wszystko lepiej wyglądało. Sama plaża jest super. Sama plaża jest naprawdę fajna. Mniejszy samolot. Ja stoję w tą stronę. Stoję tak. Na nogach po boku, Marek będzie chyba stał na prosto. Nie wiem jak. Zobaczymy. Czy nas wywieje? Boję się, żeby mi kamery nie wywiało z ręki. Ale ten chyba nie masz takich silników mocnych. Okopałem sobie trochę nogi. I lecimy! Wszyscy są podekscytowani. Ty mordo, wcale nie taki mały, nie? Nie mały. Może polecimy do wody. Okej. I kolejna wizyta w szpitalu, mamo. O! No, będzie grubo. Tak mi się wydaje, że będzie grubo. Dobra, zmieniam kamerę. O! Mamy nagranie z marka GoPro, które było wbite i było skierowane na nas. Także teraz możecie zobaczyć, jak to wyglądało od tamtej drugiej strony. Także yo! Dzisiaj jemy kolację Burger Kingu. I tutaj zobaczyłem, że mają kasyno na wyspie. Także można się tutaj nieźle zabawić. Dobra, dzisiaj jest pogoda. Jesteśmy w Marigot z powrotem. Ciśniemy tą samą trasę co wcześniej. Musimy wrócić po prostu tam, gdzie braliśmy busa pod lotnisko i ciśniemy. Naprawdę fajnie, naprawdę przyjemnie. St. Martin robi robotę. Jest spoko. Marek, jak uważasz? Wyspa spoko. Elegancko. Ero 320. Dzień drugi, kolejny, czyli odzywam się tylko po to, żeby się z wami pożegnać. Wczoraj był fajny dzień, nie? Nie, wczoraj był mega dzień. Wczoraj był mega dzień, także zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję. I co? Wpadnijcie na Instagram. I wpadnijcie jutro. Lecimy dalej, także życzę zdrówka, szczęścia i pomyślności. Elo.